W 1940 roku Lew Trocki mieszkał tysiące kilometrów od ojczyzny. Jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych działaczy rewolucyjnych stał się w sowieckiej Rosji pariasem. Gorzej, zapadł na niego wyrok. Wypędzony przez Stalina z kraju, a potem z Europy, znalazł schronienie w Meksyku, jedynym państwie, które zgodziło się udzielić mu azylu. Trocki, urodzony jako Lew Dawidowicz Bronstein, wiódł na obrzeżach stolicy Meksyku skromne życie z żoną i wnukiem. Wciąż pragnął zmienić świat i wierzył, że jest to możliwe. Pozostał aktywny, korzystał z każdej okazji, by głosić swoje koncepcje i atakować stalinowski reżim, a zwłaszcza samego dyktatora. Trocki zawsze igrał z ogniem, ale otwarcie krytykując Stalina wydał na siebie wyrok śmierci. Za kulisami Stalin planował zamach na Trockiego. Znalazł już człowieka, który wykona zadanie, Ramona Mercadera. Wiosną 1940 roku Trockiemu zostało już kilka miesięcy życia i Lew o tym wiedział. Polowanie na Trockiego. W 1940 roku Ramon Mercader przyjechał do Meksyku na sfałszowanym kanadyjskim paszporcie, oficjalnie w interesach. W rzeczywistości był Hiszpanem i agentem sowieckich tajnych służb. Mercader podlegał Pawłowi Sudopłatowowi, wicedyrektorowi Wydziału Zagranicznego NKWD, odpowiedzialnemu za zadania specjalne, sabotaż, uprowadzenia, zabójstwa. Stalin powierzył Sudopłatowowi misję likwidacji Trockiego, akcję o kryptonimie Kaczka. Generał zaś wiedział, że może polegać na Ramonie Mercaderze, który był skuteczny i uparty. Tymczasem w Meksyku Trocki kontynuował działalność polityczną, równocześnie pracując nad biografią Stalina. Wierzył w głoszone przez siebie wizje i był gotów bronić ich aż do ostatniego tchu. Zarówno teraz, jak w przeszłości. Przez 43 lata świadomego życia byłem rewolucjonistą. I przez cały ten czas od pierwszej chwili walczyłem pod sztandarem marksizmu. Gdybym mógł cofnąć czas, starałbym się uniknąć kilku błędów, ale nie zmieniłbym zasadniczo biegu swojego życia. Rankiem 25 października 1917 roku bolszewicy przypuścili szturm na Petersburski Pałac Zimowy i przejęli władzę.
powierzając Trockiemu najwyższe stanowiska. Młode państwo potrzebowało armii gotowej bronić rewolucji oraz jej ideałów. Trocki jako komisarz spraw wojskowych organizował Armię Czerwoną i specjalnym pociągiem pancernym krążył po kraju, mobilizując oddziały do walki i budując sukces rewolucji bolszewickiej. Podczas gdy w terenie Trocki wykuwał status bohatera, w Moskwie Stalin szykował grunt, by pozbyć się lwa przy najbliższej okazji. 21 stycznia 1924 roku Rosjanie opłakiwali śmierć Lenina. Trocki znajdował się wtedy setki kilometrów od stolicy. Zmuszony przez lekarzy do odpoczynku, jechał pociągiem na Kaukaz. Jako jedyny ważny członek partii nie uczestniczył w pogrzebie wodza. Wiadomość o śmierci Lenina rozeszła się błyskawicznie. Natychmiast skontaktowałem się z Kremlem i otrzymałem następującą depeszę. Pogrzeb w sobotę. Nie zdążycie wrócić. Zalecamy kontynuować leczenie. W rzeczywistości pogrzeb odbył się w niedzielę i zdążyłbym do Moskwy na czas. To może wydawać się niepojęte, ale świadomie zostałem okłamany. Trzymać Trockiego jak najdalej od Moskwy i dyskredytować go w oczach Rosjan. Dzięki tej strategii Stalin przesuwał swoje pionki coraz bliżej Kremla. Co prawda Lenin w testamencie wyrażał się niepochlebnie o Stalinie, ale nie namaścił też Trockiego na następcę. Pewny swojej pozycji, Lew wrócił do Moskwy dopiero 3 miesiące po śmierci Lenina. Choć nigdy nie ufał towarzyszowi Stalinowi, nie wierzył, że ten nieokrzesany biurokrata może go odsunąć od władzy. Odstręczało mnie od niego to wszystko, co wyniosło go na szczyt. Ciasnota intelektualna, empiryzm, ordynarna psychika oraz specyficzny, prowincjonalny cynizm. Różniło ich także podejście do rewolucji. Trocki opowiadał się za międzynarodową rewoltą, podczas gdy Stalina satysfakcjonował sukces radzieckiego zrywu. W 1924 roku, po latach wojny domowej, Związek Radziecki trzeba było odbudować. Z tą myślą partia postawiła na pragmatycznego Stalina zamiast na Trockiego, który mógłby wciągnąć kraj w nowy konflikt. Stalin zaczął rządy od pozbawienia Trockiego wszystkich stanowisk: dowództwa armii, miejsca w politbiurze, członkostwa w partii. Dokonania rywala wciąż były na tyle żywe w pamięci Rosjan, że Stalin bał się go zlikwidować. Co najbardziej zaskakujące, Trocki nigdy nie zdecydował się zbrojnie wystąpić przeciwko Stalinowi. Wielokrotnie słyszałem pytanie, które wciąż często wraca. Jakim cudem straciłem władzę? Świadczy ono o naiwnym rozumieniu władzy jako przedmiotu, który może wypaść z rąk, niczym zegarek czy zeszyt. Całe życie Trockiego kręciło się wokół rewolucji. Zawsze stawiał ją na pierwszym miejscu, wciągając w nią swoją rodzinę. Ta zaś towarzyszyła mu w chwilach próby. W 1902 roku Lew poznał w Paryżu Natalię, swoją pokrewną duszę, która stała się jego drugą żoną. Wspierała jego walkę i towarzyszyła mu na wygnaniu. Natalia dała mu 2 synów, Lwa i Siergieja Siedowów. Lew, podobnie jak ojciec, nie widział świata poza polityką.
Siergiej zaś kochał matematykę, literaturę i cyrk. Z pierwszego małżeństwa Lew Trocki miał też dwie córki, Zinę i Ninę. Obie uwielbiały ojca. W 1940 roku w Meksyku Ramon Mercader czekał na rozkazy sudu płatowa. Urodził się w 1913 roku w Barcelonie. Ojciec pochodził z rodziny zamożnych katalońskich przemysłowców. Matka Caridad z kubańskiej wyższej klasy średniej. Ramona łączyła bliska więź z matką, dla której w życiu liczyły się przede wszystkim alkohol, narkotyki i wolna miłość. Kiedy związała się z partią komunistyczną, poszedł w jej ślady. Rozpieszczony uczeń elitarnych szkół diametralnie zmienił swoje życie. Wstąpił do komunistycznej młodzieżówki. A kiedy w 1936 roku w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, stanął po stronie republikanów. Sowieci również angażowali się w konflikt, wspierając republikanów w walce z frankistami. Równocześnie w terenie prowadzili intensywną działalność ich tajni agenci. Jednym z nich był Kotow, który zrekrutował Caridad i Ramona. Caridad została kochanką Kotowa. Wspólnie ułożyli szatański plan – zrobić z Ramona Mercadera zabójcę Trockiego. Kotow i Sudopłatow postanowili wciągnąć Caridad i jej syna do akcji Kaczka. Poznałem Ramona Mercadera, młodego oficera, który właśnie wrócił z partyzanckiej akcji za liniami frankistów. Dowiedziałem się, że jego starszy brat zginął, gdy obwiązał się granatami i rzucił pod niemiecki czołg nacierający na republikanów. Jego matka, Caridad, z kolei została ranna podczas nalotu. Rekrutacja Ramona Mercadera stanowiła początek fazy operacyjnej akcji przeciwko Trockiemu. Lew Trocki od młodości mógł liczyć na swój talent literacki i dziennikarski. Pisanie, zwłaszcza na wygnaniu, przynosiło mu ulgę i pozwalało formułować tezy polityczne. Powstały tam jego największe dzieła – Moje życie, Historia rewolucji rosyjskiej, Zdradzona rewolucja. Przetłumaczone na wiele języków zapewniały mu rozgłos i bardziej przyziemnie dochód. Mimo swojej izolacji Trocki nie zamierzał pozwolić, by Stalin wymazał go z historii. Nie zrezygnował też ze swoich marzeń o światowej rewolucji. Utrzymywał sieć międzynarodowych znajomości, był w stałym kontakcie z intelektualistami i wybitnymi osobowościami swoich czasów. W 1928 roku Stalin, który pozbawił Trockiego wszystkich stanowisk, deportował go do Almaty w Kazachskiej Republice Radzieckiej. 22-letni Lew Siedow dobrowolnie towarzyszył rodzicom na wygnaniu, stając się głównym współpracownikiem ojca. Nawet na wygnaniu Trocki bardzo dużo pracował. Pisał listy do swoich kontaktów w Moskwie i Gułagach. Siedow zaś odpowiadał za dostarczenie ich do adresatów. Naturalnie wywiad czytał korespondencję, ale nie zatrzymywał jej. Dzięki temu na bieżąco śledził sytuację. Tymczasem polityczne wpływy Trockiego z miesiąca na miesiąc rosły tak bardzo, że Stalin poczuł się zagrożony. Rywal otwarcie podważał legalność jego władzy.
Pod koniec 1928 roku Stalin uznał dalszą obecność Trockiego w Aumacie za niebezpieczną. Zabicie go spotkałoby się ze sprzeciwem części politbiura. W takim razie może zesłać go dalej. Stalin przez 12 dni bił się z myślami. Wreszcie postanowił deportować Trockiego poza granice Związku Radzieckiego, gdzie, jak sądził, bez pieniędzy i poparcia będzie skazany na wegetację. Tak zaczęła się wieloletnia, zakończona tragicznie odyseja Lwa i Natalii. Na początku lat 30. Związek Radziecki znalazł się w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym. Stalin, który coraz wyraźniej zdążał ku dyktaturze, całą winę zrzucił na trockistów. W odwecie pozbawił też Trockiego obywatelstwa. Lew już nigdy nie zobaczy ojczyzny. Nie tylko Rosja zmierzała ku autorytaryzmowi. W styczniu 1933 roku kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler. Dla Trockiego, który był Żydem, rządy nazistów stanowiły dodatkowe zagrożenie. Lata 30. były dla polityka wyjątkowo trudne. Jego córka Nina zmarła na gruźlicę, a kilka miesięcy później druga córka, Zina, zagazowała się w Berlinie. Trocki publicznie oskarżył Stalina, że pchnął ją do samobójstwa. Zina zostawiła synka, Siewę, którego adoptował syn Trockiego, Lew Siedow. Trocki był wstrząśnięty, ale jak zwykle znalazł ratunek w działaniu. Prowokował Kreml uparcie, odmawiając rezygnacji z aktywności politycznej i podporządkowując się zasadom narzuconym przez kraj pobytu. W latach 1932-36 żył w trzech państwach i z każdego został w końcu wydalony. Turcja, Francja, Norwegia. Wszystkie w obawie przed gniewem najwyższego wodza Związku Radzieckiego wolały pozbyć się niewygodnego gościa. Od połowy lat 30. Trocki czuł też rosnące zagrożenie ze strony sowieckiej tajnej służby, która była gotowa zlikwidować go na jedno skinienie Stalina. Tymczasem Ramon Mercader został wysłany do Moskwy, gdzie kochanek matki, Kotow, szkolił go na szpiega. Potem też go pilnował. Razem z Caridad ruszył tropem Ramona, aż do Meksyku. Zaproponowałem Kotowowi, żeby przez miesiąc szkolił Caridad i Ramon w sztuce wywiadu. Oboje byli nowicjuszami, nie znali podstawowych technik operacyjnych. Nie potrafili zgubić ogona ani zmieniać wizerunku. Mercader musiał też stać się zupełnie innym człowiekiem, wymyślonym przez moskiewskich agentów. Tak narodził się Belg Jacques Mornard, fotoreporter sportowy, którego dzięki rodzinnemu majątkowi stać było na beztroskie życie. Kiedy już poczuł się pewnie w nowej skórze, zaczął się następny etap – infiltracja do środowiska trockistów. Trocki dotarł do Meksyku w styczniu 1937 roku. Miał 57 lat. Zostały mu jeszcze 3 lata życia.
kiedy Lew i Natalia stali się w Europie persona non grata. Diego Rivera, wielki malarz rewolucji meksykańskiej i zagorzały komunista, pomógł im zyskać azyl polityczny w swojej ojczyźnie. Zamieszkali w Casa Azul, domu rodzinnym żony Rivery, Fridy Kahlo. Byli zaskoczeni ciepłym przyjęciem, z jakim się spotkali. Po latach życia w ciągłym lęku przed zamachem wreszcie znaleźli spokojną przystań. Trocki podziwiał malarstwo Rivery. Jego monumentalne murale stanowiły godny hołd złożony historii i zmaganiom narodu meksykańskiego. Właśnie tutaj, w Meksyku, w 1910 roku dokonała się wielka społeczna rewolta, która przygotowała grunt pod radziecką rewolucję. Rivera i Kahlo byli niesztampową parą i szybko wciągnęli rosyjskiego rewolucjonistę oraz jego partnerkę w swój egotyczny świat. Mimo to Lwa ani Natalii nie opuszczał niepokój. Wiadomości z Moskwy przerażały, zwłaszcza te o wielkiej czystce zapoczątkowanej w 1936 roku przez Stalina. Dyktator usuwał każdego, kto stanął mu na drodze. Zabójstwo przyjaciela, Siergieja Kirowa, spadło Stalinowi jak z nieba. Dało pretekst do wskazania zdrajców w łonie partii i przeprowadzenia serii procesów pokazowych. Stalinowski terror wszedł w nową fazę. W Łubiance, służącej za więzienie polityczne, umieszczano dziesiątki osób, które jeszcze dzień wcześniej zajmowały eksponowane stanowiska. Zastraszeni, oskarżeni na podstawie sfabrykowanych dowodów, dawni towarzysze Lenina, żarliwi rewolucjoniści nie potrafili się bronić. Prokurator Andrzej Wyszyński ciskał gromy. Wydawał kolejne wyroki śmierci, a rzekomych winnych z punktu rozstrzeliwano. W 1937 roku podczas drugiej fali moskiewskich procesów pokazowych Trockiego i jego syna Lwa Siedowa oskarżono o próbę sabotowania Związku Radzieckiego i zaocznie skazano na śmierć. Młodszego syna, Siergieja zaś, który został w Związku Radzieckim, zesłano na Syberię i zamordowano w Gułagu. Miał 29 lat. Rodzina, przyjaciele. Stalinowska pętla coraz mocniej zaciskała się wokół trockistów i samego Trockiego. W Meksyku Trocki szybko uruchomił swoje biuro, zatrudniając sekretarki i tłumaczy. Po zaocznym wyroku śmierci natychmiast przygotował odpowiedź na zarzuty postawione przez Stalina. Amerykański Komitet Poparcia Trockiego zorganizował nawet kontrproces, dając mu możliwość przedstawienia swoich argumentów przed komisją złożoną z intelektualistów, prawników i polityków. Na jej czele stanął filozof John Dewey. Jestem gotów udostępnić komisji moje całe archiwum, teksty i listy, przedstawiające, jak ewoluowały moje poglądy, odzwierciedlające moje działania. Nie mamy nic do ukrycia. Przesłuchania odbyły się wiosną 1937 roku w Casa Azul. Przez 8 dni Trocki odpowiadał na setki pytań. Mordercza próba, z której wyszedł zwycięsko, oczyszczony z zarzutów postawionych przez Stalina.
Oczywiście werdykt komisji nie zmienił sytuacji. Trocki i jego starszy syn pozostali na celowniku Stalina. W lutym 1938 roku Lew Siedow, który mieszkał w Paryżu, zaczął się skarżyć na bóle żołądka. Współpracownik zabrał go do prywatnej kliniki prowadzonej przez rosyjskiego lekarza. Pomimo dwóch operacji Lew zmarł. Miał 32 lata. Po dwóch sekcjach zwłok i nieudolnym śledztwie policja ogłosiła, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Najwyraźniej francuski rząd nie chciał rozdrażnić Stalina. Fakt, że współpracownik Lwa okazał się sowieckim agentem, wywołał liczne spekulacje, ale nigdy nie wyjaśniono, czy to on przyczynił się do śmierci Siedowa. Wiadomość o śmierci pierworodnego zdruzgotała Trockiego. Stracił nie tylko syna, ale także najbardziej zaufanego współpracownika. Po śmierci obu córek i synów Trocki miał jedną obsesję – sprowadzić do Meksyku ostatniego z rodziny, wnuka Siewę. W Casa Azul stosunki między Trockim a Riverą coraz bardziej się psuły. Mężczyźni mieli odmienne poglądy polityczne. Rivera nie mógł też wybaczyć Rosjaninowi przelotnego romansu z Fridą. Jean van Heynort, sekretarz i tłumacz Trockiego, tak opisał tę sytuację. Frida na wzór amerykański z łatwością szafowała słowem miłość. Żegnając się z Trockim mówiła: kocham cię bardzo, a on wziął to na poważnie. Zaczął pisać do niej listy, które wsuwał do książek, które dawał Fridzie, często w obecności innych osób, także Natalii i Diego, zachęcając ją do lektury. To się działo kilka tygodni po przesłuchaniach komisji Dewey'a. Pod koniec czerwca sprawy przybrały taki obrót, że najbliższe otoczenie Trockiego zaczęło się niepokoić. Rivera całkowicie zerwał kontakty z rosyjskim rewolucjonistą. Pozbawiony jego ochrony, Trocki stał się jeszcze bardziej bezbronny, a niebezpieczeństwo zbliżało się nieuchronnie. W czerwcu 1938 roku Ramon Mercader jako Jacques Mornard przyjechał do Paryża. Dzięki radzieckiemu przeszkoleniu stał się asem wywiadu i mistrzem kamuflażu. Jednym z jego największych atutów była umiejętność uwodzenia, a sowiecki wywiad potrafił to wykorzystywać. Zespół Sudopłatowa wskazał ofiarę Sylwię Agelow. Została wybrana ze względu na bliskie stosunki łączące jej rodzinę z Trockim. Grunt pod operację przygotowano kilka miesięcy wcześniej w Nowym Jorku, kiedy sowiecka agentka zyskała przyjaźń Sylwii. Następnie w Paryżu miała pchnąć ją w ramiona Jacques'a Mornara. Rzekomym belgijskim fotoreporterem był sowiecki szpieg Ramon Mercader. Sylwia natychmiast wpadła w pułapkę. Jej nowy chłopak szastał pieniędzmi, zapraszał ją do modnych restauracji i nocnych klubów. Straciła dla niego głowę. Zgodnie z dyspozycjami swoich mocodawców, nigdy nie mówił po hiszpańsku i twierdził, że nie interesuje się polityką. Odgrywał zakochanego, wykonywał rozkazy.
wszystko szło jak z płatka. Kiedy Sylwia postanowiła wybrać się na kongres założycielski czwartej międzynarodówki, Jacques Mornar zawiózł ją tam swoim samochodem. Za inicjatywą stał Trocki, który z wygnania przygotował główne założenia zjazdu zmierzające do stworzenia realnej partii opozycyjnej. Stawka była wysoka. Powrót do polityki i wskrzeszenie nadziei na ogólnoświatową rewolucję. Mornar nie uczestniczył w kongresie, ale sowiecki wywiad miał tam swojego agenta, więc znał plany Trockiego. Sudopłatow cierpliwie tkał pajęczynę, która w odpowiednim momencie oplecie Trockiego. Na początku 1939 roku Trocki i Natalia definitywnie zerwali kontakty z Riverą i Fridą. Wyprowadzili się z ich willi i przenieśli kilka ulic dalej do domu przy Avenida Viena. Żyli w narastającym poczuciu zagrożenia, więc zmienili dom w fortecę. Każdego gościa kontrolowano przy wejściu i wyjściu, zwłaszcza że Trocki nie zamierzał rezygnować ze spotkań ze stronnikami, politykami i intelektualistami. W obecności gości, zwłaszcza nowych, Trocki uruchamiał cały swój urok osobisty. Rozmawiał z nimi, gestykulował, zadawał pytania, był czarujący. Dopiero z czasem odsłaniał drugie oblicze. Stawał się opryskliwy i wymagający. Mogła mieć na to wpływ sytuacja, w której się znajdowaliśmy. Latami żyliśmy obok siebie, spędzaliśmy razem całe dnie stłoczeni w ciasnych pomieszczeniach, musząc przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wszystko musiał się z Riverą, Trocki stracił też wsparcie finansowe malarza. Żył z artykułów prasowych i zaliczki na poczet biografii Stalina. Mrok tych trudnych dni czasem rozjaśniały przelotne promienie słońca. Czwarta międzynarodówka dawała nadzieję na lepszą przyszłość trockizmu. W sierpniu 1939 roku do Meksyku dotarł Siewa. 13-latek, którego nie widzieli od 6 lat, wlał w serca Trockiego i Natalii nową nadzieję i wolę walki. Wnuk był jednym z nielicznych członków rodziny, którzy zostali przy życiu. Aby mocniej związał się z nową ojczyzną, Trocki zabraniał mu mówić po rosyjsku, a także nadał mu hiszpańskie imię Esteban. Rozmerowie, bliscy przyjaciele pary, którzy przywieźli Estebana z Francji, spędzili w Meksyku 9 miesięcy. Dla rewolucjonistów, którym Stalin odebrał najbliższych towarzyszy i współpracowników, to był czas bliskości i zabliźniania ran. Trocki zdawał sobie jednak sprawę, że ta sielanka nie potrwa długo. Ciążyła mu perspektywa wojny, której nadejścia był pewien. Wiadomość o pakcie o nieagresji między Związkiem Radzieckim a Niemcami z 23 sierpnia 1939 roku przytłoczyła Trockiego. Dokument podpisany przez szefa sowieckiej dyplomacji Mołotowa i hitlerowskiego ministra spraw zagranicznych Ribbentropa nie wróżył dobrze Europie ani jemu samemu. 1 września Hitler najechał Polskę. 2 dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Pamiętam.
Pamiętam, jak słuchałem z Trockim informacji o pierwszej brytyjskiej jednostce storpedowanej przez niemiecki okręt podwodny. Oto historia się powtarzała. Wyczuwałem u niego zmęczenie. Znowu ta sama katastrofa, co w 1914 roku. Ale była też nadzieja, że za kilka lat wojna doprowadzi do wybuchu rewolucji socjalistycznej. Wojna stała się faktem. Stalin, który musiał poprowadzić naród do walki, nie mógł sobie pozwolić, by główny oponent został przy życiu. Wydał Sudopłatowowi rozkaz likwidacji Trockiego. Ten natychmiast puścił machinę w ruch. Ramon Mercader został wysłany do Nowego Jorku, do Sylwii Angelow, co miało mu ułatwić dotarcie do Meksyku i Trockiego. Kiedy Mercader wyjaśnił kochance, że ucieka przed wojną w Europie, a kanadyjski paszport pozwoli mu uniknąć mobilizacji, uwierzyła. Kiedy zaś wyruszył do Meksyku, rzekomo w interesach, obiecała, że do niego dołączy. Kiedy na początku 1940 roku Sylwia przyjechała do Meksyku, natychmiast została zaproszona przez Trockiego i Natalię, którzy ogromnie ją cenili. Odwiedzała ich regularnie. Za każdym razem to Mercader zawoził ją na miejsce, ale nigdy nie wyraził chęci, by towarzyszyć jej do środka. Twierdził, że nie interesują go rosyjscy rewolucjoniści. Z czasem ochroniarze przywykli do widoku sympatycznego, uprzejmego młodzieńca. Jeden nawet się z nim zaprzyjaźnił, amerykański trockista Robert Sheldon Hart. Kiedy w marcu Sylwia wróciła do Nowego Jorku, Mercader już jej nie potrzebował, by zbliżyć się do Trockiego. Stalin ponaglał. Trzeba natychmiast uciszyć rewolucjonistę. Posłuszny jego żądaniom Sudopłatów pospiesznie zaplanował zamach w Meksyku. Dwudziestego 4 maja 1940 roku o 5 rano do domu Trockiego wpadło 20 uzbrojonych mężczyzn. Rosyjski rewolucjonista i jego żona spali w sypialni. W pokoju obok ich wnuk Siewa. Nagle rozległa się salwa z karabinów maszynowych. Strzelcy zasypali oba pokoje gradem kul. Ostrzał trwał kilka długich, jak wieczność, sekund. Strażnicy zdołali odeprzeć atak. Trocki, Natalia i Siewa byli wstrząśnięci, ale nie ucierpieli. Natalia uratowała lwa, wciągając go pod łóżko. Sprawa odbiła się szerokim echem. Przeciwnicy Trockiego zarzucali, że zaaranżował zamach, szukając rozgłosu. Śledztwo jednak doprowadziło policję na trop meksykańskiego malarza Davida Alfara Siqueirosa. Siqueiros był zagorzałym stalinistą i mordercą. Walczył po stronie republikanów w hiszpańskiej wojnie domowej. Choć jego i wspólników aresztowano, zostało wiele znaków zapytania. Trockiego szczególnie zaniepokoiła jedna kwestia, zwłaszcza, że dotyczyła jego współpracownika. Napastnicy bez trudu dostali się do środka, a wpuścił ich nie kto inny jak Robert Sheldon Hart, Amerykanin zaprzyjaźniony z Mercaderem.
Mimo zarzutów postawionych przez policję, Trocki nie wierzył, by Hart mógł go zdradzić. Był zdruzgotany, kiedy na obrzeżach miasta znaleziono ciało zastrzelonego Amerykanina. Fuszerka? Czy świadoma zagrywka mająca na celu zastraszenie Trockiego i jego otoczenia? W Casa Viena zapanowała ciężka atmosfera. Trocki wiedział, że Stalin nie zostawi go w spokoju. W obawie przed kolejnym zamachem kazał podwyższyć mur wokół domu. Dobudował też wieżyczki obserwacyjne. Wewnątrz wymienił drzwi na pancerne. Zatrudnił dodatkowych strażników. Mała, meksykańska ojczyzna Trockiego coraz bardziej się kurczyła. Mimo to uparcie nie dawał się zamknąć w czterech ścianach. Pozwolił sobie nawet na kilka wypraw na pustynię po swoje ulubione kaktusy. Życie jest piękne, oby następne pokolenia żyły w świecie wolnym od zła, ucisku i przemocy. Oby mogły w pełni się nim cieszyć. Po fiasku pierwszego zamachu, które doprowadziło Stalina do furii, Sudopłatow sięgnął po agenta szkolonego specjalnie w celu likwidacji Trockiego, Ramona Mercadera. Mercader nigdy nie przekroczył progu domu Trockiego. Stało się to dopiero 3 dni po nieudanym zamachu. Trocki i Natalia zaprosili go na podwieczorek. Chcieli poznać przyjaciela drogiej Sylwii Agelow. Mercader przyjął zaproszenie. Nagle zapragnął poznać Trockiego, pisać artykuły o stanie świata. Spotkanie przebiegło pomyślnie, gospodarze zaprosili go ponownie. On zaś zaczął wyświadczać im przysługi. Raz nawet zawiózł ich przyjaciół Rozmerów z Meksyku do Veracruz. 600-kilometrowa podróż. Był jednak gotów na wszystko, by zbliżyć się do Trockiego. Po Sylwii przyszła kolej na otoczenie rewolucjonisty. Wszystkich zauroczył. Ochroniarzy, przyjaciół, wnuka. Potem zniknął na miesiąc. Nie wzbudziło to żadnych podejrzeń. W końcu był przedsiębiorcą. To naturalne, że podróżował. Nie wiemy, co dokładnie wtedy robił, ale z pewnością przygotowywał się do finału operacji Kaczka. Mógł liczyć na wsparcie matki Caridad i mentora Kotowa, którzy przyjechali do Meksyku, by czuwać nad logistyką. Kotow opowiadał mi później, że Ramon Mercader był gotowy. Polegał na doświadczeniu zdobytym w hiszpańskiej partyzantce. W czasie wojny używał nie tylko broni palnej, ale często walczył wręcz, korzystając z noża. Rozważał 3 opcje. Zastrzelić Trockiego, zasztyletować albo zatłuc na śmierć. Caridad dała synowi swoje błogosławieństwo. Kiedy 20 sierpnia 1940 roku Ramon Mercader wchodził do ogrodu Casa Viena, odczuwał niepokój. Przyniósł Trockiemu do oceny artykuł, nad którym pracował.
Poprzednią wersję rewolucjonista ostro skrytykował. Mercader wyszedł urażony. Kiedy się zjawił Trocki, krzątał się przy zwierzętach. Natalia z daleka przyglądała się, jak rozmawiają. Zdziwiło ją, że mimo upału Mercader ma na sobie płaszcz. Ona i Trocki nabierali podejrzeń wobec dziwnie tajemniczego mężczyzny. Zamierzali baczniej mu się przyjrzeć. Tego dnia jednak Trocki wpuścił go do gabinetu. Tam wypadki potoczyły się błyskawicznie. Kiedy Lew pochylił się nad tekstem, Mercader uderzył go w głowę czekanem ukrytym pod płaszczem. Zalany krwią Trocki ugryzł napastnika, powstrzymując drugi cios. Zdołał nawet podnieść się, wyjść z gabinetu i rozkazać ochroniarzom, którzy rzucili się na zamachowca: nie zabijajcie go, niech powie, co wie. W karetce wiozącej go do szpitala Trocki wciąż był przytomny. Mimo wysiłków lekarzy, którzy operowali go przez kilka godzin, jego stan się pogarszał. Ostrze czekana wbiło się w czaszkę na 7 cm, powodując nieodwracalne szkody. Lew Trocki zmarł dzień później, 21 sierpnia 1940 roku. Miał 60 lat. Akcja Kaczka zakończyła się sukcesem. Stalin wygrał. Mimo upływu lat tamte tragiczne wydarzenia pozostały żywe w pamięci wnuka Trockiego, Estebana Folkowa. Wracałem ze szkoły. Kiedy zbliżałem się do domu, nagle ogarnął mnie strach. Jakby wydarzyło się coś złego. Zbiegli się ludzie, przed domem stały samochody. Przyspieszyłem, wbiegłem do środka. Wszyscy byli wstrząśnięci. Pomyślałem, że musiało się stać coś bardzo złego. Najpierw zauważyłem Mercadera. Stał w ogrodzie otoczony przez policjantów. Zdruzgotany. Płakał, krzyczał, jęczał. Nigdy nie widziałem człowieka w takim stanie. Zdruzgotanego. W pierwszej chwili nie zrozumiałem, co tu robi chłopak Sylwii. Dopiero potem, kiedy wszedłem do biblioteki, dotarło do mnie, że w pokoju obok jest mój dziadek, ciężko ranny. Nie wpuścili mnie, bo chociaż ranny, rozkazywał: nie pozwólcie Siewie na to patrzeć. Mercader nie zdołał uciec. Jego matka, Karidat i Kotow, którzy czekali niedaleko w samochodzie, musieli wrócić sami. Policji powiedział, że nazywa się Jacques Mornar i jest belgijskim obywatelem. Do końca trzymał się tej wersji. Jego prawdziwą tożsamość odkryto dopiero 10 lat później. W kieszeni miał list, w którym tłumaczył swoje pobudki. Trzeba było dostarczyć powód, który zdyskredytowałby Trockiego oraz jego ruch. Dlatego zabójstwo należało przedstawić jako osobistą zemstę Mercadera, wzburzonego tym, jakoby Trocki próbował wyperswadować Sylwii małżeństwo z nim. W razie zatrzymania przez policję Mercader miał też twierdzić, jakoby Trocki namawiał go, by wstąpił do międzynarodowej grupy terrorystycznej, która miała zlikwidować Stalina i innych radzieckich przywódców. Meksyk pięknie pożegnał Lwa Trockiego.
Mieszkańcy tłumnie oddawali mu hołd, a w kondukcie pogrzebowym szło ponad 200 tysięcy osób. Choć wiadomość o śmierci rosyjskiego rewolucjonisty obiegła świat, przyćmiły ją wydarzenia II wojny światowej. Natalia zmarła w 1962 roku we Francji. Jej prochy złożono u boku Trockiego. Oboje spoczywają z dala od Moskwy w zaciszu swojego ogrodu w dzielnicy Koyokan. Ramón Mercader otrzymał najwyższy wymiar kary dopuszczalny w Meksyku i został skazany na 20 lat więzienia. Agenci Sudopłatowa zatroszczyli się, by uczynić ten czas znośnym. Caridad Mercader, która pchnęła syna do zabójstwa Trockiego, wielokrotnie zabiegała o jego uwolnienie. Na próżno. Zmarła w 1982 roku w Paryżu pod portretem Stalina. Ramón Mercader nie doczekał się tytułu bohatera Związku Radzieckiego. Jego misję zakwalifikowano jako operację specjalną. Zmarł na raka w Hawanie w 1978 roku. Miał 65 lat. Przyznał, że nigdy nie zapomniał straszliwego krzyku Trockiego, gdy czekan roztrzaskał mu czaszkę. Wersja polska, Kanada.